Mecz, który przegraliśmy, wydaje mi się, że niezasłużenie. W pierwszej połowie Pniewy w zasadzie stworzyły jedną sytuację i strzeliły bramkę. My w pierwszej połowie mieliśmy ich mnóstwo, piłka nie chciała wpaść do bramki. Natomiast wygrała drużyna bardziej skuteczna. Wiadomo, w drugiej połowie też się trochę odkryliśmy i te Pniewy już miały kilka tych sytuacji. Natomiast wiem, nad czym musimy pracować, nad skutecznością, żeby ta piłka nam wpadała do bramki. Na tym się musimy skupić. Nie zagraliśmy jakiegoś złego spotkania. Zagraliśmy niezłe spotkanie. Tylko szkoda, że nie mamy punktów. I sytuacja się robi ciężka i musimy wszystko zrobić, żeby zacząć punktować i wygrywać. A dzisiejszy mecz pokazał, że jest dobry prognostyk do tego i mamy teraz trochę czasu, 2 tygodnie do następnego meczu ligowego i spokojnie go przepracujemy i zaczniemy na pewno wygrywać, zwłaszcza na naszej hali. Znaczy, jeśli chodzi o debiut, wydaje mi się, że nie był najgorszy, ale wiadomo, że dla nas najważniejsze były punkty, których dzisiaj nie zdobyliśmy, bo no, nie ma co ukrywać, potrzebujemy ich do utrzymania, dlatego gdzieś tam no, nie jesteśmy zadowoleni. Znaczy, jeśli chodzi o trawę, to są dwie zupełnie inne dyscypliny, także jeśli chodzi o poziom, to już na pierwszym treningu, kiedy przyszedłem tutaj, to chłopaki naprawdę no, motorycznie są dobrze przygotowani. Dzisiaj też było to widać, że każda drużyna jest wybiegana, także inaczej. To jest wiadomo, że gdzieś tam piłka amatorska, halowa, to jest naprawdę zupełnie co innego, dlatego naprawdę szacunek dla tych chłopaków, którzy grają tutaj w Ekstraklasie. Szkoda, bo gdzieś tam wydawało nam się, że kontrolujemy to i wiadomo, że na hali wszystko szybko się dzieje. Dostaliśmy właśnie takie dwie bramki, gdzie wydawało nam się, że już gdzieś mamy tą drużynę, a za chwilę traciliśmy bramki. No cóż, jesteśmy po bardzo trudnym, ciężkim meczu w Chorzowie, na szczęście wygranym. Nie szło nam dzisiaj kompletnie, bo wiadomo, na tej hali ciężko gra się w piłkę, gdzieś ta nawierzchnia powoduje, że atakiem pozycyjnym bardzo trudno kreować sytuację. Więc taki mecz był przebijany, mocno dużo górnych piłek, ale takie też było założenie, no bo tak jak powiedziałem, no ciężko tutaj o składne akcje. Też dawno tu nie wygraliśmy, nie przypominam sobie kiedy ostatnio. Ale byliśmy zmobilizowani, bardzo dobrze graliśmy w obronie i myślę, że tutaj te bramki z kontrataku, które zdobyliśmy, nasza determinacja w tych poczynaniach obronnych tutaj zdecydowały, tak? Bo mecz był w miarę równy, tak? Bo i my stworzyliśmy sytuację i gospodarze. Może jakości sportowej dużo tutaj nie było, ale tak jak powiedziałem, dla nas są najważniejsze 3 punkty, bo zawaliliśmy kompletnie końcówkę pierwszej rundy i musimy szybko wrócić na odpowiednie tory i zacząć wygrywać. Co mogę powiedzieć odnośnie dzisiejszego meczu? Bardzo ciężki przeciwnik był. Widzieliśmy, że będziemy mieli bardzo ciężki mecz i bardzo cieszymy się, że wygraliśmy i zdobyliśmy bardzo ważne 3 punkty.